Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiaj, słuchajcie, nauczymy fajnego synonimu do czasownika kupować. Generalnie każdy uczeń zna czasownik kupować, czyli buy. A dzisiaj poznamy słowo trochę bardziej formalne. My też tak mówimy zakupić. Zamiast kupić, zakupić, tak? Zakupiłem nowy dom. Inaczej brzmi niż kupiłem nowy dom. No i popatrzmy na pierwszy przykład. You can purchase insurance online. Podgłośnie. You can purchase insurance online. Bardzo fajny przykład. You can purchase insurance online. Czyli ty możesz zakupić ubezpieczenie online, czyli przez internet. I jako czasownik, słuchajcie, to rzeczywiście brzmi dosyć formalnie, tak jak powiedziałem, choć jest to słowo dość popularne. Zobaczcie, macie W3. Robiliśmy filmik, co te symbole oznaczają. Link macie u góry i w opisie. Przepraszam, telefon. Natomiast dzisiaj, słuchajcie, chciałem wam pokazać jeszcze rzeczownik. Mamy pięknie noun, wymowa. Purchase. Purchase. No i mamy pierwszy przykład. She paid for her purchases and left. Czyli widzimy, że czasownik może być countable, policzalny. No i tutaj mamy zakupy. Bardzo fajny przykład. Ona zapłaciła za, my powiemy swoje, no trzeba powiedzieć za jej zakupy i wyszła. Jeszcze raz. She paid for her purchases and left. Tak, pamiętajcie na tą wymowę, żeby tu nie czytać czasem u. Tutaj była transkrypcja fonetyczna. Trójka z dwoma kropeczkami. To jest gardłowe E. Czyli purchase. To jest dokładnie to samo E, co jest w pracy. Zobaczcie. Widzicie? Trójka, dwie kropki, gardłowe E. Work. Purchase. No i teraz wam chciałem pokazać, jak to używa Native Speaker. Kanał Off the Range. No i ta para zakupiła sobie, słuchajcie, taki dworek do remontu. Totalną ruinę. No i on mówi do swojej żony: congratulations on your new purchase. Czyli tak, gratulujemy na coś on. Czyli gratulacje z powodu twojego nowego zakupu. Mówi o tym domu. A ona na to, i cofnę, posłuchajcie. Najpierw jeszcze mówi: we bought an abandoned mansion. Kupiliśmy dworek, mansion, abandoned, porzucony, ny na ne, ty ta te. Yeah. So we bought an abandoned mansion. Yay! Meredith, congratulations on your new purchase. This was your purchase. Let's be clear about that. No i na to żona uciekło. Yay! Meredith, congratulations on your new purchase. This was your purchase. A ona na to: this was your purchase. To był twój zakup. So let's be clear about that. Let's be clear about that. Czyli bądźmy jasno w sprawie tego. My byśmy powiedzieli to coś typu: no, wyjaśnijmy sobie to. To był twój zakup. Nie wiem, czemu idzie tak cicho. Może mam to przyciszone. Tak. Jeszcze raz puszczę. Posłuchajcie od początku. Yay! Meredith, congratulations on your new purchase. This was your purchase. Let's be clear about that. Okej, dzięki. Bardzo fajne słowo. Myślę, że może wam się przydać.